Siema, czy wiedzieliście, że na długo przed Grantem Gustinem i Ezra Millerem był jeszcze jeden aktor, który wcielał się w Flasha? Dzisiejszy materiał będzie poświęcony serialowi The Flash, który był emitowany w latach 1990-1991. Jednak przejdę do przytoczenia koncepcji serialu, moich odczuć z nim związanych, czy ocenie Johna Wesleya Shipa w głównej roli. Chciałbym przybliżyć background tego serialu, bo uważam, że on jest bardzo ciekawy. Ponieważ w roku 1988, czyli już połanych parę lat po kryzysie na nieskończonych ziemiach, kiedy Barry Allen odszedł na dobre kilkadziesiąt lat, postanowiono, że zostaną zrealizowane we współpracy Warner Bros. Television i stacji CBS kilka seriali aktorskich z postaciami z DC Comics, tymi najpopularniejszymi. I jeden z projektów był serial, który uwzględniał kilka postaci, w tym Flasha. I tu jest tylko taka heca, że ten projekt trafił do kosza, a dwa lata później, czyli w 1990, postanowiono, że dojdzie do realizacji serial pełnoprawny o przygodach Barry'ego Allena. I tutaj mamy bardzo szybkie tempo prac, ponieważ w styczniu ogłoszono, że taki serial powstanie, jeszcze tego samego miesiąca opracowano scenariusz, i w maju rozpoczęła się produkcja pilotażowego odcinka, która potrwała 6 tygodni. Produkcja pilotażowego odcinka wyniosła łącznie 6 milionów dolarów i sam pilotażowy odcinek trwa 1,5 godziny. Odbiór tego odcinka był na tyle dobry, że zamówiono pełny pierwszy sezon, który liczy 22 odcinki, wliczając oczywiście pilot serialu. Serial był emitowany do 1991 roku i każdy kolejny odcinek wynosił już około 45 minut, a jego budżet wynosił 1,5 miliona dolarów. I muszę powiedzieć, że jest to produkcja, która dodatkowo miała potężną machinę marketingową, ponieważ wszędzie mówiło się o tym serialu. W serii komiksowej mieliśmy notorycznie reklamy, były banery, mówiło się w telewizji, w radiu, na wrestlingu czy jakichś innych rozgrywkach sportowych. Bardzo głośno było o tym serialu i powielały się trzy słowa go opisujące. Mroczny, nadzwyczajny, tajemniczy. Czyli słowa, które jak przytoczył George Waits, opisywano również Batmana Tima Burtona. Jest kilka elementów powodujących, że te dwie produkcje są do siebie podobne, ale do tego się odniosę w drugiej części tego materiału, bo to będą pewne zarzuty wobec tej produkcji. Jeżeli chodzi o kierunek tego serialu, to ja bym porównał koncepcyjnie Arrowverse z Gotham. Ponieważ jeżeli chodzi o Arrowverse, to mamy tutaj tak samo jedna historia, jeden odcinek, co się rozkłada na cały sezon. Tylko że tutaj nie mamy żadnego przeciwnika, który byłby wprowadzony na początku i towarzyszy nam aż do samego końca. Myślę, że akurat jest to dobre rozwiązanie, ponieważ bardziej sztampowo możemy podejść do superbohaterszczyzny, no i nie mieć tego przeciwnika rozwleczonego po wszechczasy. Że my byśmy mieli odczucie, że okej, niby jestem przeciwnik, ale w sumie nie do końca, nie czujemy skali podbudowy i to się tyle ciągnie, że nas to nudzi. Tutaj tego elementu nie ma i całe szczęście, bo te odcinki, które oglądałem, to myślę, że były całkiem niezłe. Natomiast porównuję ten serial koncepcyjnie też do Gotham, ponieważ mamy tutaj podobne rozwiązanie. Wyciągamy z komiksu kilka motywów, podajemy je innowacyjnym rozwiązaniom i sklejamy to w oryginalną historię, która myślę, że jak najbardziej została sensownie opowiedziana. I teraz przejdźmy do różnic między serialem a komiksem i przy okazji omówię, jak ten serial wygląda. Jeżeli spojrzymy na pilotażowy odcinek, to już w pierwszych 10 minutach widzimy zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o otoczenie głównego bohatera. Barry Allen jak najbardziej jest dorosły, ułożył sobie życie, pracuje w kryminalistyce, dokładnie w policji w Central City, tam chodzi na miejsca zbrodni, bierze dowody, bada je, analizuje i tak dalej. Natomiast, jeżeli chodzi o jego rodzinę, dwójka rodziców żyje, ma się dobrze, doświadczone, dobre małżeństwo, emerytowane. Ojciec był starym gliniarzem i właśnie z tego powodu on odgórnie traktuje Barry'ego. Wręcz krytykuje jego pracę, bardzo często daje mu znać, że prawdziwy policjant to nie gość, który siedzi w laboratorium i tam sobie analizuje. Prawdziwy policjant to ma pałę w ręku, pistolet, tutaj ma jeszcze odznakę i łazi po ulicy, pilnuje prawa i porządku. I z tego powodu
lepiej traktuje brata Barry'ego Allena, czyli Jaya Allena, starszego brata, który także pracuje w policji i on jest właśnie tym pełnoprawnym funkcjonariuszem w definicji ojca. Jeżeli mówimy o jego bracie, to tak, Jay jest jak najbardziej odniesieniem do Jay Garricka, ale nie mylić postaci, to są dwie zupełnie inne postacie, tylko po prostu imię takie użyte w formie easter egga. I podobnie jeszcze mamy w pierwszym odcinku inny easter egg, ponieważ pada nazwa pewnej ulicy, już nie pamiętam jaka, ale była ona dwuczłonowa i drugi człon tej nazwy to był Garrick. Czyli jakbyśmy w ogóle sobie połączyli to Jay Garrick. Od razu dodam, w serialu nie ma innych speedsterów, nie ma Wally'ego Westa, nie ma Jay Garricka, nie ma Reverse Crasha, po prostu nie ma definicji Speed Force na potrzeby tej produkcji. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o otoczenie Barry'ego Allena, wymieniam tutaj jeszcze Iris West. I tu jest taka ciekawa sytuacja, że w pierwszym odcinku są razem, potem rozchodzą się, Iris West nie jest reporterką, tylko ona zajmuje się sztuką. Ona sobie coś tam maluje, jakoś jej to wychodzi, ogólnie zadowolona z życia. I jeszcze Barry Allen ma pieska Erla, z którym jest bardzo fajna sytuacja. Kiedy zaczyna się serial, to widzimy, że mamy zagrożenie w postaci Dark Riders. To jest gang motoryzacyjny porównywalny do Synów Anarchii czy Mayans. Jeżeli oglądaliście tamte seriale, to najprawdopodobniej mamy tą samą definicję tej jednostki. Dark Riders dosłownie trzęsie Central City. Do tego stopnia, że oni jeżdżą, niszczą, grabią, palą, ogólnie wszystko co najgorsze. Ludzie po zmroku boją się wychodzić z chat, bo nie wiedzą, czy nie dostaną po łbie i coś się z nimi nie stanie. I w tym momencie pojawia się jednostka policji, która chce ich wyśledzić. No i pojawia się Barry Allen. On idzie na pewne miejsce zbrodni, zgarnia dowody, idzie do laboratorium. Pal licho, że jest trzecia w nocy, nie wiem kto normalnie o tej godzinie pracuje, bo on chyba pracuje 24/7. I kiedy Barry Allen analizuje w laboratorium, oczywiście zła pogoda, burza, piorun wpada do pomieszczenia. I mamy tutaj tradycyjną genezę. Piorun go razi w klatę, on ląduje na chemikalia, te się rozlewają na niego, no i tak otrzymuje moce. Moce od razu nie objawiają się. Poprawka. Na następny dzień, kiedy Barry wybuda się w szpitalu, jest już pełen zdrów. Wszyscy są zdziwieni, Barry też, ale nic się na tym dużo nie kłapi. Troszkę później Barry zauważa, że jego refleks wyostrzył się, ale to jeszcze nie jest konkretny krok supermocy. Dopiero kiedy Barry idzie na spacer z Erlem, czyli swoim pieskiem, i ten zaczyna biec, szarpiąc go smyczą, to Barry musi za nim biec i wtedy szybciej biegnie, traci kontrolę i wpada w krzaczory. Erl po prostu był wstrząśnięty, ma traumę od tego momentu. Ilekroć Barry będzie używał mocy w jego pobliżu, szczególnie w chacie, to Erl chowa się do szafy, którą sam zamyka. Świetny humor, naprawdę bawił mnie w tym momencie. W tym momencie też trzeba powiedzieć, że Barry jeszcze nie czuł potrzeby bycia superbohaterem. Tylko w tym momencie kontaktuje się z nim Tina, czyli jedyna doktorka Star Labs, która zauważa, że miał taki wypadek, coś się zmieniło i chce mu pomóc. Tutaj nawiązuje się przyjacielska więź, która będzie aspirowała do czegoś więcej. I to jest bardzo dobra więź, ponieważ dzięki niej Barry Allen zauważa, że jego ciało przeszło pewne modyfikacje na poziomie komórkowym. Że dosłownie się zmieniło i teraz on ma troszkę inną wydolność, potrzebuje też więcej jedzenia, cukru, bo ma inny metabolizm. Te moce bardzo często będą go wyczerpywały i faktycznie już nawet w pierwszym odcinku mamy takie momenty, że Barry przebiega jakiś odcinek, zatrzymuje się i dosłownie musi czegoś się złapać, bo po prostu cukier tak mu potężnie spadł, że on zaraz się przekręci. Nawet chwilę później po takim pierwszym teście Tina zabiera go na pizzę i Barry sam opierdziela 5 dużych pepperoni. Wow, ten to ma żartę. A w drugim odcinku chyba tam wpierdzieli jakieś przystawki na przyjęciu, żeby nikt się nie skapnął, żeby uzupełnić poziom energii. Bardzo fajna sprawa. Po tym wszystkim mamy naszą więź. Tina także pomaga Barremu dać kostium, który jest bodajże wzorowany na rosyjskiej jednostce specjalnej, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj od razu robię małą przerwę w materiale i powiem wam, że jest fajna ciekawostka za kostiumem. Ponieważ nasz bohater w tym serialu ma 4 kostiumy, których wyprodukowanie łącznie kosztowało 100 tysięcy dolarów. Jest to kostium lateksowy, wykonany z odlewu ciała głównego bohatera i ma on tą powierzchnię gumową, ale została ona tak obrobiona i wycieniowana, żeby nie było widać, że to jest guma. Po to poczyniono takie modyfikacje, ponieważ kiedy wyszedł Batman Tima Burtona,
to nie chcieli, żeby nasz bohater biegał na takich tanich stopach, rajstopach w spandexie, dlatego chcieli zrobić taki fest, taki wiecie, na propszy kostium. I myślę, że efekt został na tyle dobrze osiągnięty, że on przebija za rowers ten kostium, jak i filmowego. To jest tak wyżyłowany kostium, że ilekroć ja go widzę, czuję szacunek i bałbym się na myśli spotkać taką osobę, bojąc się, że dane wpierdziel od takiej osoby. Ale na tym nie koniec modyfikacji kostiumu, ponieważ celowo zrezygnowano z żółtych butów, a żółte elementy zrobiono złote, żeby właśnie poprawić ten efekt. Dodatkowo w tym kostiumie tak nasz bohater się grzał, a raczej aktor, że dano mu bieliznę schładzaną wodą, żeby temperatura ciała spadła i żeby on się nie przegrzał. Wow, takie detale, naprawdę w tych czasach świetna sprawa. Bardzo mnie to jara. Wracamy do tematu. Mark Allen zaczyna raczkować, przebudzać moce, powoli je kontrolować. On tutaj też ma pewną formę treningu, który pomaga mu Tina, ale to jest inny trening niż Barrowverse, ponieważ cały trening praktycznie przebiega indywidualnie pod kątem Barrego, że on coś tam wymyśla, robi, a Tina po prostu monitoruje stan zdrowia i daje mu jednoznacznie znać, co powinien poprawić i tylko tyle. Jeżeli chodzi o konflikt z Dark Riders, okazuje się, że przywódca ma osobistą zbadę Dolce'a, brata Barrego, i kiedy oni robią zasadzkę na niego, to Dark Riders wpada, wywiązuje się konkretna walka i Jay ginie. I właśnie ten moment powoduje, że Barry zaczyna być superbohaterem. On wtedy czuje potrzebę, chce z jednej strony się zemścić, ale z drugiej nie doprowadzać więc takich sytuacji, powiecie, moc, odpowiedzialność, te sprawy. I od tego momentu Barry Allen zaczyna walczyć w tej superbohaterszczyźnie i galeria Watchów na potrzeby tego serialu jest bardzo zróżnicowana. Początkowe odcinki stawiały na bardziej takie realistyczniejsze, przyziemniejsze zagrożenie, typu tutaj właśnie gang motoryzacyjny, w drugim mamy szalonego naukowca, trzeci mamy polityka, który poznał tożsamość Barrego i wykorzystywał ją, żeby właśnie osiągnąć pewne cele. Dla przykładu zmusza Flasha, aby poszedł do kasyna i grał tam za pomocą swoich mocy, zgarniając przepotężne sumy pieniężne. Dopiero na późniejszym etapie przygód wprowadzono takie postacie jak Trickster, którego grał Mark Hamill, Mirror Master czy Kapitan Colt. I to były zagrożenia, które miały w drugim sezonie być takim punktem wyjściowym do stworzenia Rogue West, który miał walczyć Barry Allen, no ale jak wiemy, serial został skończony po pierwszym sezonie. W tym momencie mogę skończyć, jeżeli chodzi o omawianie tej produkcji, bo gdybym miał omawiać tak fabułę każdego odcinka, to byśmy było do białego rana, tutaj się dzień. Teraz skupię się na przytoczeniu, co mi się w tym serialu podoba, bo naprawdę dobrze się przy nim bawiłem, oglądając te wszystkie odcinki i myślę, że nam ten serial ma dużo do zaoferowania. Przede wszystkim podoba mi się klimat tej produkcji. Nie jest to nastoletni ton, jak mieliśmy Barrowverse, który był naiwny. Te głupotki co odcinek się wlewały, mieliśmy dramy między bohaterami. Nie. Tutaj mamy bardziej dojrzalsze, mroczniejsze podejście, które pokazuje nam sytuację z prawdziwego zdarzenia między bohaterami i nie mamy takich naiwnych dram. Tutaj nawet bohaterowie potrafią przysiąść, przegadać i nie mieć jakichś wad. Myślę, że najfajniejsze nawet są te sytuacje typowo rodzinne, które mamy na samym początku. Kiedy ojciec ma tę zwadę, że a, ty jesteś taki, ty nie jesteś prawdziwy gliniarz. Tutaj wtedy z obronną ręką wychodzi brat, który podchodzi do Barrego, tłumaczy mu. Później Barry próbuje coś tam z ojcem przegadać. Kiedy mamy śmierć brata, to oni się tutaj jednoczą, wspierają. Bardzo fajne obrazy. Sam ten obraz ojca Rzędy też mi bardziej pasuje niż ten komiksowy, ponieważ życie bywa różne i nie dajmy się zwieść, że zawsze będziemy mieć takie typowe wsparcie. Taki rzędliwy ojciec bardziej pasuje do tonacji serialu, jak i ogólnie takie przytoczenia bliższych sytuacji, którymi my się możemy identyfikować. Dodatkowo ten serial bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o kreację Johna Wesleya Shipa, ponieważ on mi dał takiego Flasha, którego ja od dawna poszukiwałem. To jest właśnie ten bohater, który przede wszystkim myśli. I my od pierwszego odcinka widzimy dużo sytuacji, gdzie on faktycznie myśli. Mamy tutaj mocne skupienie się na tej zawodowej stronie bohatera, gdzie on chodzi, znajduje jakieś dowody, później analizuje. Nawet taka pierdoła, kiedy on miał ten wypadek, później Tina go wypytuje. Jakie chemikalia na ciebie spadły, on z marszu wypowiada wszystkie te rodzaje chemikaliów, które były i gdzie dokładnie się znajdowały. Nawet w drugim odcinku mieliśmy taki motyw, że ten naukowiec
faszerował bezdomnych tą swoją substancją i oni ginęli, przemieniając się w coś. I kiedy Barry widział jedną z sytuacji, to widział, że on tak zmutował, później był normalny. I kiedy był w kostnicy, to poprosił swojego kumpla, aby ten wziął próbkę krwi i później Barry zleca innej osobie, żeby on kilka razy przebadał tą próbkę krwi. I dzięki temu Barry się dowiaduje, że ta krew cały czas mutuje nawet po śmierci na poziomie komórkowym. I to go naprowadziło na tożsamość właśnie tego złoczyńcy, no bo miał kwestie przypadkowe, że ten się pojawia, on za to odpowiada właśnie, no to na pewno on musi być tym złym. Bardzo fajna dedukcja. I też mi się podobała ta dedukcja, jeżeli chodzi o kostium naszego bohatera. Ponieważ ten kostium na samym początku nie miał rękawiczek i elementu maskującego, czyli maski. I kiedy ginie brat naszego głównego bohatera, to on prosi Tinę, aby właśnie przerobiła ten kostium. I w tym momencie Barry nawet dobrze argumentuje rękawiczki. Mówi jej: Tina, ja potrzebuję rękawiczki w tym stroju, bo bez rękawiczek mogę zostawić gdzieś odciski palców i po nim policja może się skapnąć, że ja to jestem ja. Bardzo fajna argumentacja, totalnie mnie to przekonało. Nawet taka pierdółkowatość później, jak Barry wiedział o tym, że musiał żreć. Że on wiedział: ok, to zjem, to tak, 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 tak. To tyle, jeżeli chodzi o młodego bohatera. I co najważniejsze, to jest bohater samodzielny. Co krytykowałem Barrowers, że nasz bohater miał takie moce, a nie potrafił z kimś powalczyć, bo dostawał albo łupnia i potrzebował telefon: hej, pani mi pomóc. Albo był w takiej sytuacji, że totalnie nie miał pomysłu, co teraz zrobię, więc znowu, mordki, jak mam go pokonać, okej, robię to. Tutaj mamy zupełnie inaczej. Bohater sam ląduje w sytuacjach, ma różne zagrożenia i on sam kombinuje w oparciu o swoje moce, otoczenie, co może w danej sytuacji zrobić i on to robi. Jeżeli chodzi o rolę Tiny, ona wyłącznie pomaga go na początku zdrowotnie, później jest po prostu przyjaciółką, która jasne, coś mu nam podpowie, jeżeli chodzi o różne sytuacje, ale jeżeli chodzi o sprawdzanie się w boju, mamy jednego bohatera, nikogo więcej. I widzimy, że też Flash, podobnie jak komiksowy, bardzo kreatywnie podchodzi do swojego bohaterzenia. Pójdźmy tutaj w stronę drugiego odcinka. Kiedy Barry Allen jest uwięziony w komorze próżniowej i nie ma tlenu, musi działać pod presją czasu i niebezpieczeństwa, bierze odznakę policyjną, wbija ją w szybę i tak szybko zaczyna kręcić, że robi taki otwór i pod jego kątem wybucha ta szyba, bohater jest uwolniony. Kiedy natomiast walczy z tym naukowcem, który się naszprycował i jest takim potworem jak Frankenstein, on go szybko pięściami opala z różnych stron, później łapie za siatkę, owija go siatką tak dookoła i zostawia go, żeby ta substancja wygasła w nim. Wtedy wraca do ludzkiej postaci i oddaje go policji, żeby tam już go nim się zajęli. Bardzo fajne wykorzystanie, czemu w Arrowverse'ach nie mogli zrobić. Postać od razu lepiej wypada i zbliża komiksowemu pierwowzorowi. Dodatkowo ten Flash jest przekonujący, jeżeli chodzi o role typowo społeczne. Ma tutaj dużo bliskich osób. Tu była rodzina, tu ma pracę i ma tam dużo kumpli, którzy go lubią i szanują. Mamy też Tinę i to są wszystkie relacje, które się fajnie przekładają, gdzie my widzimy, jak bohater jest rozmowny, jak się swobodnie czuje, jak potrafi godzić jedno życie z drugim, to mu też wychodzi dobrze. I w tym wszystkim nawet znajduje się Barry Allen, który błyskotliwie lubi pożartować. I tu znowu skłaniam się ku drugiemu odcinkowi, ponieważ tam mieliśmy rozmowę między Tiną, Barrym, tym naukowcem i ten naukowiec tak nie chciał przy Barrym pogadać o swojej pracy, bo go tratował odgórnie. Na co Barry wtedy wymyślał, że rzucę taką wymyśloną historyjką, że no, zgadzam się z tobą, ale uważam, że teoria tego kogoś tam jest znacznie lepsza. Oni wtedy tak: Barry, ale to jest adwokat z reklamy i on tam chce wypchnąć tak typowo humorystycznie. Bardzo fajne myślenie postaci, lubię takie podejście, dojrzale to na niego rzutuje. I to był też bohater, który od samego początku stwarzał całkiem optymistyczną aurę wokół siebie, której nie dało się nie polubić. Podobało mi się też w tym serialu obrazowanie mocy Barry'ego Allena, ponieważ mamy tu kilka zabiegów, które chciał wypchnąć, mamy te ograniczenia CGI i coś z tego uwikłać i uważam, że wyszło coś klimatycznego, ale w paru miejscach było tandetnie. Jeżeli Barry Allen biegał bardzo szybko, to mieliśmy obrazowanie trzema sposobami.
Pierwsze to były efekty typowo otoczeniowe. Tu podmuch wiatru, tu podmuch piasku, tu coś tam. Myślę, że to jest bezpieczne wybrnięcie, pokazujące, że jednak bieg bohatera ma jakąś reakcję w otoczeniu. Drugim sposobem, i to był najbardziej mnie bawiący sposób, to było kiedy bohater przykładowo walczy z jakąś grupką przestępców. I wtedy mamy, że postacie z otoczenia normalnie się poruszają, a nasz bohater ma podkręcone tempo akcji, że wiecie, o, tak szybko ręce nagle chodzą. Tak jakby troszkę wibrował, ale nie do końca, po prostu ma podkręcony ruch. I to był element, który bardzo komicznie wygląda dziś, ale uważam, że to jest dobry koncepcyjnie element, ponieważ mamy zachowaną naturalną prędkość i poruszanie się postaci. Co mi nie pasowało w filmowym Flashu, to że on poruszał się w taki przerysowany sposób, taki jakby każdy jego ruch miał być przerysowaną gestykulacją zawodowego biegacza i dodatkowo w myśl jakiegoś artystycznego ujęcia. Tutaj mamy bardzo naturalny ton i on mi się podoba, bo pamiętajmy, że Barry Allen nigdy nie był typem biegacza. On właściwie imał się trochę od sportu, był bardziej właśnie ukierunkowany w stronę naukową, więc gdzie do niego ma pasować taki ruch? To jest typowy chłopiak ja czy wy, więc jak najbardziej takie podkręcenie ruchu w myśl szybszego poruszania się jest super sprawą. No i jeszcze mamy motyw błysku, bo niejednokrotnie jak on biega po ulicy, to mamy po prostu taką czerwoną smugę, bez żadnych piorunów i to też uważam, że dobry element, bo te pioruny u Flasha dla mnie w ogóle są zbędne. Podkreślają atrakcyjność, wizualizację, ale praktyczne zastosowanie jest zerowe. I jeszcze jeden fajny element teraz mi się przypomniał z pierwszego odcinka, kiedy Barry Allen świeżo próbuje swoje moce. Wtedy on szybko biegnie i mamy perspektywę z pierwszej osoby, dosłownie z jego oczu widzimy, jak to otoczenie jest podkręcone. Coś tak jakbyśmy jechali samochodem, tylko z prędkością 400 na godzinę, albo jeszcze szybciej. Bardzo fajny patent, który mi osobiście troszkę podrysował moje wrażenia, bo dosłownie czułem się jak ta postać i mogłem z nim się to samo przeżywać. Natomiast mogłem też to przeżywać. Mogłem jeszcze długo mówić o tym serialu, bo naprawdę dobrze jest, podobał mi się i chciałbym, żeby on był gdzieś tak legalnie, pełnoprawnie po polsku, lektor, napisy dostępny, żeby większe grono osób mogło go swobodnie obejrzeć. Ale też nie pomyślcie, że ten serial jest idealny, bo nie, ten serial nie jest idealny. Ja mam osobiście dwa zarzuty do niego. Pierwszym zarzutem będzie zbyt duże podobieństwo do Batmana Tima Burtona. Pamiętajmy, że w tamtym okresie Batman był popularny i dał on pewien kierunek. I ten kierunek przeniknął do tej produkcji. I właśnie te trzy słowa, które opisywały go w kampaniach reklamowych. Mroczny, tajemniczy, nadzwyczajny. Mroczny za bardzo weszło. Kiedy mamy obrazowanie Central City, to ja właściwie miałem wrażenie, że patrzę na Gotham. Z reguły widzimy Central City po zmroku, jest mroczno, światła jedynie dają jakieś światełko, mamy duży poziom przestępczości, widzimy bezdomnych i ogólnie jakby ta miejscowość była troszkę zbrukana, że ludzie boją się czasami wyjść na ulicę. To są obrazy, które bardzo dobrze pasują mi do Gotham, nie to koniecznie do Central City, gdzie w komiksach my z reguły je widzimy za dnia, a nie po takiej nocy. Dodatkowo sama postać Flasha też miała coś troszeczkę z Batmana, jeżeli chodzi o takie mroczne ukazanie, bo ilekroć my widzimy tego Flasha nażyłowanego, to ze strachem reagowali przestępcy. Naprawdę bali się co do niego podejść, wprost mówili, że od razu się poddają. I to powodowało jednak, że gdzieś ta nutka tego Batmana się przemyciła. Co więcej, nawet był to zabawa motywem legendy Flasha, ponieważ nie wszyscy akceptowali, że Flash istnieje. I to widzimy najlepiej w trzecim odcinku, jak mamy dwóch liniarzy. Mamy motyw, że budynek płonie, Flash wbiega, ratuje z niego dwójkę dzieci, wyprowadza ich na zewnątrz. Na zewnątrz mamy cały tłum gapiów. Oni widzą Flasha, widzą te dzieci. Mamy nawet pewną detektyw, która kamerowała tą sytuację i dwóch liniarzy. Jeden liniarz podjarany, ojejku Flash, jak ja go uwielbiam, pomaga nam i tak dalej. Drugi liniarz natomiast tak patrzy, jaki Flash? Tam nie było żadnego Flasha, przecież to był od początku strażak, który wyprowadził te dzieci. Nie było tam gościa w czerwonym stroju. I mamy więcej takich sytuacji, czyli widzimy, że te nastroje wśród policji też są zróżnicowane. Że jedni akceptują obecność i nie wypierają obecność. Jedni faworyzują tego Flasha, inni wręcz mają negatywny stosunek do niego. Czyli coś, co my się bawiliśmy jak najbardziej tym Batmanem było.
I trzeci mój zarzut, jeżeli chodzi o podobieństwo z Batmanem, to będzie motyw muzyczny. Ponieważ pilotażowy odcinek tego nie miał, ale od drugiego odcinka mamy intro. I tutaj motyw muzyczny aż za bardzo przypomina ten główny motyw z Batmana Tima Burtona. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ Daniel Elfman, który odpowiada za ścieżkę dźwiękową Batmana z Michaelem Keatonem, również tutaj stworzył to intro. I ta ścieżka dźwiękowa ma uderzająco podobne tony. Posłuchajcie fragmentu sami. Prawda, że w jakimś stopniu to przypomina? Myślę, że się ze mną zgodzicie. To chyba mój największy zarzut wobec tego serialu. Drugim, pomniejszym, na który przymykałem oko, to były takie typowo głupotki, na które my musimy nadwiesić naszej wiary, bo inaczej nie widzimy sensu. I taka głupotka najbardziej rzuciła mi się w trzecim odcinku. Tam mamy prowadzony motyw pewnej detektyw, która musiała odkryć tożsamość Flasha. I ona tutaj bardzo szybko powiązała, że to może z Barry Allen, bo tragedia brata, on został porażony piorunem, chwilę później pojawia się czerwony stroju, super bohater. I ona dostała się do zapisów kamery i na kamerze widziała, jak Barry Allen po domu porusza się tak szybko. I kiedy zatrzymała kamerę i ją klatkowała, to widziała konkretne ujęcia. I to jest dla mnie największa głupota z tych początkowych odcinków serialu, bo to jest niemożliwe, żeby tak to było ujęte. Już nie czepiam się, że technologicznie to było niemożliwe, przecież nawet obecne kamery by nie dały rady, ale mamy tutaj jeszcze inną sytuację, ponieważ chwilę później mamy motyw, że Barry Allen jest w kasynie, mamy kamerę, która patrzy konkretnie na stół, przy którym gra, on się tam szybko porusza i kamery tego nie łapią. A te kamery były bardziej zaawansowane niż to, co wcześniej złapało Barry'ego Allena. Dodatkowo, jeszcze chwilę wcześniej mamy motyw, że jeden konfrontuje się z Barrym, właśnie ten polityk, który go szantażował. Wyjmuje zapleczkę z granata, rzuca i Barry Allen miał 3 sekundy. 3 sekundy, żeby podlecieć do granatu, złapać go, włożyć zapleczkę, odłożyć, złapać szklankę wody i chyba jeszcze Erla gdzieś tam schować, swojego psiaka. Zdążył. I w tym momencie masz takie... No to jak ta kamera mogła uchwycić naszego bohatera w ruchu, skoro tutaj w 3 sekundy robi takie rzeczy i kamera w kasynie go totalnie nie łapie. Nie było to możliwe. I to są właśnie takie głupotki serialowe, które ty wyłapiesz, uśmiechniesz się może, że ty to złapałeś, ale fabularnie totalnie tak ci koło dupy to lata, ty się nie przyjmiesz, bo to niczym ci nie psuje. To jest po prostu taka naiwna głupotka, która w superbohaterszczyźnie często ma miejsce. I to tyle dzisiaj ode mnie o tym serialu. Serialu, który po dziś dzień wybiera na mnie pozytywne wrażenia, aktor świetnie się sprawdził, jest to moja ulubiona interpretacja Flasha i bardzo fajnie, że John Wesley Shipp miał możliwość zarówno w Arrowverse zagrać Jay Garricka z innej alternatywnej ziemi, jak i w Kryzysie Nieskończonej Ziemi, czyli w tym crossoverowym wydarzeniu, powrócić tej samej roli, aczkolwiek tu już da się dostrzec pewne modyfikacje w tym kostiumie. Nie ma co się dziwić, bo troszkę lat minęło między jednym wydarzeniem a drugim. Serial na pewno trzeba też dopowiedzieć, że miał popularność na tym okresie czasowym, ponieważ doczekał się gry na Game Boya, doczekał się komiksowego speciala, który liczył bodajże 76 czy 8 stron, no i wydań DVD. I tutaj mamy 3 zebrane wydania, które były pogrupowaniem pewnych odcinków przekładających się na jakby film. I to tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy wy oglądaliście ten serial i jak go oceniacie, a może jak oceniacie Johna Wesleya Shippa w tej roli. Jeżeli nie widzieliście tych seriali, możecie go ocenić po Arrowverse, po tym co tam wyczynił. Czekam na wasze odpowiedzi, to tyle ode mnie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę.